Śmiertelnie niebezpieczny przedmiot rani uczennicę Hogwartu. Czy ma to związek z działaniami Voldemorta? Ja jestem Wilson i witam cię w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Książę Półkrwi. A jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego odcinka, to teraz u góry wyświetli ci się link do filmu i zobacz jak było. No dobra, czas kontynuować magiczną przygodę. Lecimy! No dobra, moi drodzy, witajcie ponownie w rozgrywce i skończyliśmy sobie na tym, że mamy się spotkać z Ginny. No dobra, graliśmy też w Quidditcha na koniec ostatniego odcinka. No i a tutaj czeka na nas Ron. Czy możemy z nim jakoś pogadać, czy tutaj nie mamy? Co ten a jest taka możliwość. Mówię Ginny. Nie wiem, ma ładną cerę. Ładną cerę? Ładną cerę to ma Hermiona. Cześć, Harry. Tak, ja też. Możesz kupić mi trochę słodyczy w Miodowym Królestwie? Muszę napisać 2 wypracowania i jeszcze na dodatek uważyć roztwór powodujący kurczenie, więc nie mogę pójść. Zrobię za ciebie roztwór powodujący kurczenie, to będziesz mogła pójść do Miodowego Królestwa. Od kiedy to taki z ciebie eliksirowar? Żaden problem. Slughorn pozwolił ludziom stworzyć klub eliksirów w cieplarni pani Sprout. Mogę go zrobić tam. Dobrze, dziękuję. Spotkamy się tu później. No dobra, to co, lecimy do tej cieplarni. Przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego. O, myślałem, że teraz jak odkryjemy ponownie nowy obszar, to już będziemy mieć całą mapę dostępną, ale jak widać jeszcze nie nastała ta pora. No dobra, idziemy do cieplarni, zaznaczymy sobie Nika, żeby nas poprowadził. Spotykają się w cieplarni, pani Sprout. Prawdopodobnie jednak ktoś w końcu wysadzi coś rzadkiego albo kosztownego i będą musieli znowu się przenieść. Dobra, tylko panie Niko, ja jeszcze chciałbym właśnie tą tarczę zebrać. Dobra, nawet tutaj Nik mnie poinformował, że ta tarcza się znajdowała. Dobra, tutaj jakieś pieniążki jeszcze widzę do zebrania. Dobra. W ogóle nie kojarzę tego obszaru Hogwartu. Nie wiem nawet jak go za bardzo nazwać. W żadnej innej grze się nie pojawił. W ogóle tam widziałem tarczę do zebrania. Bo jak się do niej dostać, nie mam zielonego pojęcia. W sumie możemy jeszcze wejść sobie na górę tej wieży. Chyba, że nie, to się nie da. Nie, dobra, to inną stroną. Dobra, to na razie nie będę kombinował. Ale tutaj chyba mogę wejść, nie? Czy nie? Nie, dobra, tutaj się nie da. Dobra, nie zastanawiam się i lecę za Nikiem w ten dziwny bardzo sposób. Dobra. Nie mogę odżałować tego, że Harry Potter biega tak bardzo dziwnie. Dobra, czy coś tu jeszcze jest ciekawego do zebrania? Wiesz, jak się bawimy, to się bawimy, nie? Nie będę tak latał za fabułą cały czas. Skoro mamy chwilę. Dobra, tutaj nic nie widzę. Tam widzę tarczę, którą muszę jakoś strącić, tylko jeszcze nie mam pojęcia jak. Ale na pewno znajduje się tu jakiś przedmiot, którym będę mógł rzucić agresywnie i w ten sposób zebrać tarczę. Dobra, widzę łajnobombę i chyba o to chodziło. To pytanie, czy ta łajnobomba, ona może podpalać? Dobra, nie, czekajcie, rozbiłem łajnobombę niechcący. Dobra, a zobaczymy. Nie, ona nie podpala nic w żaden sposób. Ale to też nie o to chodzi chyba, nie? Aha, bo to tutaj łajnobombą będę musiał rzucić, ale dopiero po spaleniu tego pnącza. No nie, no bo to aż z takiej odległości to ja nie dorzucę, nie? Do tamtej tarczy. No nie ma nawet takiej opcji. No nic, będziemy kombinować na pewno. Chyba, że tutaj jest jeszcze jakiś kamień. Wiecie, patrzcie, nie zauważyłem ciebie. No dobra, to się wyjaśniło. No, tylko to jest bardzo, bardzo skomplikowane zadanie, żeby to w tym trafić. Dobra, czekajcie. Jeszcze kilka prób zrobimy. W razie czego zrobię to poza kamerą, jeżeli bym się jakoś tutaj bardzo zastanawiał. O, dobra. Nie było tak ciężko. Dobra, czyli mamy zebrane. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy, co jest ciekawego. A, tutaj nie zejdę.
Ciekawe w ogóle co tam jest. W tamtą stronę. Dobra. To lecimy, nie? Nie zastanawiamy się teraz. A ciekawe, a jeszcze to chcę zobaczyć. Tutaj widzę na pewno tarczę. A tutaj nie wchodzimy, nie? No dobra, ale tarcza jest. Dobra. Ciekawe są te znajdźki. Co prawda takie trochę monotonne, nie? Żeby cały czas zbierać te tarcze w podobny sposób, no ale... Wingardium Leviosa. Ale mi to na przykład sprawia przyjemność. Widzę tutaj kolejną tarczę. I ją trzeba troszkę inaczej traktować. O, właśnie rozbijamy. Teraz tak. Dobra, leż. I naprawiam. Nie, coś ty nie rzucaj tym po całym Hogwarcie. Co ty robisz? Najlepszego. Dobra. No i proszę bardzo. I mamy kolejną tarczę zebraną. Dobra, tam nie idę. Się za bardzo rozejdę i nigdy nie dojdziemy do tego miejsca docelowego. Poza... chyba, że jeszcze tą tarczę. Jakoś dorwę. To tutaj trzeba będzie chyba dalej stanąć, nie? Bo mi się coś wydaje, że w ten sposób tego nie zrobimy. Wiecie? O! Prawie. Tak, nie. Dobra, to trochę od tej strony w takim razie. O kurde, jak się przesunąłem, to nagle rzucasz na prawą stronę, tak? Jeszcze raz. Ale to jest złośliwe, matko boska. O, chyba trafiłem, no. Dobra, zbieramy. Teraz tam muszę pójść, a jeszcze jedna tarcza. Dobra, przepraszam was, ale po prostu chęć zbieractwa mi się odpala. Nie rzucaj tym. Wiecie, no. No co ty robisz? Tu jeden, no. No rzuca tarczą po całym Hogwarcie. Absolutnie nie miałem takiego zamiaru. Dobra. No i co? I mamy kolejną tarczę. 33. Zebrane. Dobra. To dalej. A, już jesteśmy w sumie na miejscu, tak? Dobra, bijemy. I tam muszę pójść. Dobra, widzę tutaj trochę pieniędzy do zebrania jeszcze. O, kolejna tarcza do naprawy. Dobra, też podczas robienia fabuły chciałbym się właśnie skupić trochę na tym zbieractwie, bo ja we wszystkich tych grach z Harrym Potterem to głównie się zajmowałem fabułą, a dopiero na koniec zajmowałem się zbieractwem, a też nie do końca chcę, żeby przynajmniej ten tytuł tak wyglądał. Jednak bym chciał, żeby tego zbieractwa jak najmniej w sumie zostało na koniec, żebyśmy mogli się jednak skupić na tych najciekawszych rzeczach. Dobra. Jeszcze tym sobie rzucimy. Kolejne wyzwanie. O. Nie lubię tego absolutnie. Dobra. Że dalej stanąć? Nie wiem. Kurczę, no bo ja nie chcę wycinać tego, no nie chcę. Wiecie, że się staram, nie? Teraz prawie rzuciłem. O. Dobra, może powinienem właśnie bardziej z bliska to robić. Teraz to akurat tylko rzut zrobiłem bardziej z bliższej odległości. Ale Harrym też mogę stanąć bliżej. Muszę o tym pomyśleć. Gdzie? Gdzie jest godło? Proszę mi dać moje godło. Ja nie widzę. Nie widzę tutaj godła. A tu co? Zamknięte, tak? Dobra. W ogóle ten Harry Potter ma bardzo dużo
miejsc, do których można pójść, a widzę, że nie ma tutaj żadnych znajdziek, ale no, możemy sobie na pewno pospacerować po Hogwarcie, tak? Jest to cześć. Ciekawe dzięki czy temu. To jest klub eliksirów? Tak? Chcesz przystąpić? Podobno w tym roku błyszczysz na eliksirach. Dziękuję, chcę tylko uważać roztwór powodujący kurczenie. Muszę wracać, mam spotkanie. Przykro mi, ale żeby użyć naszego sprzętu, musisz być członkiem klubu eliksirów. Wybierz sobie zadanie kwalifikacyjne na tablicy ogłoszeń, o tam. Dobrze, dziękuję. Dobra. Już idziemy do tej tablicy, tylko ja się jeszcze chcę rozejrzeć. Bo tutaj jest całkiem ciekawie. Patrzcie, jest kolejna tarcza. Tutaj nie ma nic. Dobra, gdzie jest ta... Dobra, już idę do tej tablicy. Idę do tej tablicy i rozwiązujemy zadanie. Dobra. Eliksir przywracający mowę. Lecimy jeśli z tematem. Jeśli pobijesz rekordowy wynik ważenia eliksiru przywracającego mowę, zostaniesz przyjęty do klubu eliksirów. Eliksir przywracający mowę to jeden z moich ulubionych. Niektórzy używają go do sztuczek takich jak zmiana głosu. Dla mnie to marnowanie dobrego eliksiru. Dobra, podgrzewamy szybko do czerwoności. Dobra, już. Zielony. Zielony. Że ja powinienem szybciej to robić. Dobra, butelka i do różowego koloru musimy doprowadzić. Dobra, już. Czy pomarańczowe? Te podgrzewanie jest najgorsze. Czy tym bardziej mi to wszystko kamera, mikrofon lata, wszystko lata. Dobra, zielony. Zielony już jest. Podgrzewam do niebieskiego. Dobra. Teraz tą fiolkę znowu. Różowy. To bierzemy. Pomarańczowy zaraz będzie. Dobra. Co to jest? Niebieska butelka i turkus mamy osiągnąć coś w tym stylu. Dobra, już. Źle. Muszę tutaj ugasić. Czerwony. Czerwony, szybciej. Dobra, i żółty. Jest. Dobra, czwórkę dostaliśmy. No nie jest źle. Pytanie, jak bardzo te punkty tutaj się liczą. Odznaka członka klubu eliksirów. Proszę bardzo, zostaliśmy przyjęci. Naprawdę jesteś dobry. Nikomu jeszcze nie udało się tak dobrze zrobić eliksiru przywracającego mowę. Witaj w klubie eliksirów. Dzięki. Mogę teraz zrobić roztwór powodujący kurczenie? Trochę mi się śpieszy. Duszone muchy. No teraz jeszcze będziemy musieli potrząsać. To jest nowa... Nowa tutaj... mechanika. Dobra. Nie będzie tak łatwo. Dobra, i nalewamy do zielonego. I odkładamy. Dobra, nie. Bierzemy kociołek. Nie chcę powtarzać tego samouczka. Ja się już nauczyłem tutaj wystarczająco. Co to jest? Śledziona szczura? Dobra. Kurde, dziwne te samouczki. Jak po jednej czynności nas tylko uczą. Trzeba uważać, gdzie się go aplikuje. Dobra, to już jest początek. Dobra, robal. Nie, to nie jest ten robal, przepraszam. Jawkę rzuciłem, tak? Czy coś w tym stylu. Ojej, to będzie chyba najgorsze ze wszystkich do tej pory rzeczy. Słuchajcie, ja nie jestem w tym taki dobry. Dobra, do czerwoności podgrzewamy. Jest. Dobra, teraz to. Musimy potrząsnąć. Dobra, żółty kolor. Nie poszło ci najlepiej. Serio? Spróbujesz jeszcze raz. No musimy powtórzyć. Trzeba uważać, gdzie się go. Co to takie trudne? Czy wszystko co podleci. Dobra, 5 robali. Że ja nie mogę więcej tych robali na raz wziąć, no. Przecież ja bym to zrobił. Czerwony, szybko. Jest. No już, starczy. Dobra, teraz do żółtego. Żółty już. Dobra, podgrzewam do jakiś turkus, co to nie wiem co to jest.
Jest, okej. Okay. Już starczy. Dostaw mi tą pijawę. Teraz fiolet. Jest. Nie, to śledziony teraz. W liczbie czterech. Na tym się najwięcej czasu traci. Dobra, teraz ta fiolka, zielony, musimy kolor uzyskać. 5 pijawek. Dobra. Trudne te elipsy, prawda? Dobra, teraz różowy kolor musimy uzyskać. Już. Jeden robal. I zielony kolor. I się chyba udało, nie? O, patrzcie, piątkę dostaliśmy. Bardzo dobrze mi poszło. Też chyba, żeby dostawać te odznaki, to potrzebujemy cały czas 5 gwiazdek przy wszystkim, nie? Świetnie, na pewno spróbuję, ale teraz muszę iść. Ginny Wesley czeka na mnie przy boisku. W porządku. Po prostu przyjdź, kiedy zechcesz. Na pewno pobawimy się z tymi eliksirami. Teraz to już zostawię ten wątek, bo już nie będziemy cały odcinek robić eliksirów, nie? W ogóle co to jest? Czy to jest jadowita tentakula? Czy jak mam to rozumieć, to zwierzątko? Dobra, no to co, wracamy z powrotem w to samo miejsce. Boisko treningowe. To co, coś wściekłego tutaj czeka na mnie. Nie teraz, Grab, śpieszę się na spotkanie. No to się spóźnisz, Drętwota! Ja mam nadzieję, że dla was dźwięki w tej grze nie są za głośne, ale... ja nie jestem w stanie tego ściszyć, nie ma takiej opcji w tej grze. Żeby operować dźwiękami z gry i... mową, muzyką i tak dalej. Dobra. Załatwiamy tego kraba wrednego. Dobra, załatwione. Nie było ciężko. Zapłacisz mi za to? No to już wiesz, jak to jest być ofiarą. To było piękne, Harry. Krabi goi zawsze znęcają się nad słabszymi. Hej, może mógłbyś nam pomóc? Jestem kapitanem klubu pojedynków Hufflepuffu. Niektórym uczniom z naszego domu przydałaby się pomoc w nauce zaklęć obronnych. No dobra, ale załatwimy to szybko. Uwaga wszyscy! Harry zgodził się nam pokazać Protego. Mistrz juniorów naszego klubu pojedynków odważnie zgłosił się na pomocnika. Proszę, Harry, możesz zaczynać. To już zaczynamy. Dobra, Protego. Protego! Dobra. Aha, w odpowiednim momencie, dobra. To już wiem. Możesz nas nauczyć, jak się wzmacnia zaklęcia? Pokaż nam, Harry. Rzuć wzmocnienie zaklęcia Drętwota. Jak? Aha, przytrzymać, okej. Okay. Drętwota! Dobra, i trzy razy. O, patrzcie, jeszcze tutaj obszarówę taką możemy robić, patrzcie, o. Mocne. Dzięki, Harry. Jeśli zechcesz to powtórzyć, zapisz się na pojedynek na tamtej tablicy ogłoszeń. W sumie możemy rozegrać jeden pojedynek, dlaczego by nie? Pojedynek juniorów. A teraz pojedynek z mistrzem juniorów Hufflepuffu stoczy Harry Potter! Ciekawe ile tych rund, ale chyba do dwóch jest, nie? Przynajmniej tak było ostatnio. Tylko trafić muszę ciebie. Dobra, załatwiony. Ciekawe, kto jest mistrzem w tym klubie, ale coś czuję, że to będzie jakiś ślizgo, chociaż nie, ślizgo, nie będzie ślizgo. Jeszcze nie jest etap Hogwarts Legacy, kiedy te domy były takie wyszarzone. Tutaj to raczej ślizgoń są traktowani jako wielkie zło i na pewno tutaj nie przynależą do tego klubu pojedynków, co cała reszta. Czwórkę dostaliśmy, tak? Ciekawe, od czego to zależy. Bo przecież nie oberwałem ani razu. Dobra, na razie to zostawiam. Idziemy tutaj. Czym prędzej.
Nie przyzwyczaj się do tego biegu dziwnego. Absolutnie. Dobra, już widzę Ginny. Proszę bardzo. Cześć, Ginny. Zrobiłem dla ciebie ten roztwór powodujący kurczenie. Dziękuję, Harry. To świetnie. Nie uwierzyłabyś, ile spraw musiałem załatwić po drodze do ciebie. No, ale jestem. Idziemy do Hogsmeade? Przepraszam, Harry. Obiecałam Deanowi, że z nim pójdę. Dał mi spokój dopiero, jak powiedziałam mu, że nie mogę iść, ale teraz mogę. No tak, jasne, Dean. Jasne, musisz iść z nim. Pójdę z Hermioną. Słyszeliście ten efekt dźwiękowy? To zdartą płyteczek, to tam się tłumaczy. Jaki eliksir dałeś, Ginny? Nie robiłeś chyba innych wynalazków z tego podręcznika do eliksirów? Nawet nie wiesz, kim jest ten książę półkrwi. Chodźmy do Miodowego Królestwa. Oj, nieładna animacja, oj, pikseloza. Że ten cały książę nie budzi zaufania. Czy to nie Katy Bell? Nic ci do tego! Katy! Katy! To ten naszyjnik. Na pewno jest zaklęty. Malfoy wiedział o tym naszyjniku. Leżał na wystawie u Borgina i Barksa. Katy dostała naszyjnik w toalecie damskiej. A tam przecież Draco by nie wszedł. Powodzenia, Ron! Wiem, że będziesz niesamowity. Po meczu rezygnuję. Niech McLagan mnie zastąpi. W porządku. Soku? Wyglądasz okropnie, Ron. Czy to dlatego dolałeś mu czegoś do kubka? Nie wiem, o czym mówisz. Daj spokój, Harry. Mamy mecz do wygrania. Możesz za to wylecieć. Dobra. Ci, co nie wiedzą... Albo dobra, nie będę mówił. Będę tutaj zdradzał. Powiedzmy, że... Każdy i tak zna historię Harry'ego Pottera, fabułę i w ogóle. Ale powiedzmy, że akurat zostawię ten wątek. Niech sami się dowiecie, o co chodzi z tym, czy Ron coś tam wypił. Dobra. Naprawdę czuję, że mam dziś szczęście. Ale co, znowu idziemy na to samobójstwo? To ostatnio? Ach, Harry, powodzenia! Zacznijmy sezon Quidditcha od wygranej, co ty na to? Ale ja tu gadam, a ty musisz iść na boisko. O. A dobra, właśnie, bo mamy teraz ten portret. W poprzednim odcinku, jak szliśmy na boisko, to właśnie nas tutaj zaczepiła ta z obrazu i powiedziała, że nam udostępnia przejście. Co tu jest? O, w Zakonie Feniksa tu było przejście do lochów. Ja wiem, że idę źle, ale musiałem to zabrać. Dobra. Nie idę tam. Zostawmy sobie ten wątek na później, a my lećmy na mecz. Dzielny Cadogan. O, ten Sir Cadogan. Czyż nie jest słodki? Dobra, wbijamy do środka. Dobra, i lecimy. Lecimy w ogóle. O! Kurczę, nie, korci. A ty na co czekasz? O co z nim chodzi? Dobra, nie będę teraz tego odpalał. Proszę, proszę. Głupoter i król wieprzlej. Dziś przegrywacie. Ślizgoni rządzą. Zostaw to mi, czuję się całkiem pewnie. Okej. Twoja kolej, Potter. Zobaczymy, jak grasz w Quidditcha po trafieniu drętwotą. Dobra. Drętwota! No! Z tym naładowaniem to patrzcie, jak ciśniemy. Przepraszam, Harry. Dobra, załatwiliśmy wrednego ślizgona. Patrzcie, o nie, wywaliłem się, przepraszam. Ale było to bardzo śmieszne. Nie będę ukrywał. Dobra. Cześć, Nick. Twoja drużyna czeka na boisku. Spróbuj nie spaść w tym roku z miotły, Harry. Drużynie potrzebny jest kapitan. Za pieniądze zbieramy po drodze. To dlaczego by nie? Dobra.
Przydałby się jeszcze dodatkowy skrót. A coś tam widziałem, jakiś był portret. Tylko na razie do niego dostępu nie mamy. Portret, który tam jest jeszcze za jaskiniami. A to zaraz wam pokażę, o które miejsce mi chodzi. To będziemy mogli sobie już na skróty przechodzić cały ten etap tutaj, który teraz pokonujemy. Dobra, gdzieś tu? A nie, jeszcze to nie tu. O, właśnie ile pieniądzów. Ja? Dobra. Czekajcie, ja to zbiorę jeszcze. Biorę tu tarczę, bo dlaczego by nie? A tak ładnie, patrzcie, jak kamyk ładnie tutaj na nas czeka, grzecznie. O, widzicie? Jej mamy. Dobra. O, o tym miejscu mówiłem. Tutaj gdzieś był, o, jest, jest, jest. Widzicie? Tu kiedyś będzie... Przejście. O, nawet teraz będzie. Intrygują. Ci gracze w Quidditcha tacy hałaśliwi, tacy gburowaci. Przepraszam, poproszę moją drużynę, żeby się ściszyli, gdy będą cię mijać. Jesteś jednym z nich, kapitanem. Możesz też użyć mojego skrótu, jak wszyscy kapitanowie drużyn. Moje hasło brzmi: gotowane żuki. Dzięki. No i widzicie? No i to jest skrót, mamy zresztą napisane do Wielkich Schodów, więc... Więc na pewno sobie będziemy z tego korzystać. W ogóle ten pucharek tam był. Najczęściej one służą do tego, żeby tutaj coś strącać. Mówię tutaj o tarczach, ale akurat tutaj teraz w tym momencie nie widziałem żadnej tarczy. Dobra, tu byliśmy, no to już nie będę tutaj teraz się rozglądał z jakimiś znajdźkami. Dobra, i lecimy. Chodźmy i dołóżmy ślizgonom. Co w niego wstąpiło? Ślizgoni grają brutalnie, ale bezładnie. Przygotowałem parę ćwiczeń, które pomogą nam ich pokonać. Dobra, wykonaj rozgrzewkę przed meczem. To po co w sumie? Będziemy dwa razy latać? Czy o co chodzi? Dobra. Ja mam nadzieję, że słuchajcie, na którymś etapie tutaj tego grania w Quidditcha podczas tej gry, to nauczą mnie w końcu używać tego jakiegoś przyspieszenia. Ja nie wiem, nie pamiętam, czy on, czy jest w ogóle taka możliwość, ale na logikę powinna być. Coś mi średnio idzie. Dobra, czekajcie, bo się przyciszyłem, ale... Dużo mamy tych przeszkód tutaj, po drodze. A ten... Strasznie czuła jest ta myszka. Wystarczy ledwo ruszyć i Harry Potter lata na wszystkie strony. Nie trafiłem, przypadek. Nie dobrze. Oj. Świetnie, Harry. Rozbijanie manekinów coś daje? Jak to wyglądało? Dobra. No przestań mnie bić, dziady jeden. Dobra. Te granie w Quidditcha nie jest wbrew pozorom takie łatwe. Ja wiem, że to jest tylko trening, ale... No, wymaga jednak trochę tutaj zręczności. Ta minigierka. Dobra, chyba złapię. Czy to już jest ten moment, czy jeszcze nie? Dobry jesteś. Nie wiem, czy te... Jakoś nie zauważyłem, żeby mnie
Jakoś uderzenie tych manekinów, żeby mi to pomagało. Dobra, i zaczynamy teraz wreszcie prawdziwy mecz. To jednak tak jak myślałem, że będziemy dwa razy w to samo grali. Ale dziwne te animacje tam na tych trybunach, widzieliście to? Minuty już się szuka, znaczy inaczej, że już jest pogonitwa za zniczem, a wiadomo, że jak się złapie znicza, to jest koniec meczu. No tak trochę słabo. Ale jazda! Jaka jest różnica tutaj z tym Quidditchem, w porównaniu do tego, co było w Kamieniu Filozoficznym i w Komnacie Tajemnic, że tam to czas, w jaki złapaliśmy znicza, to był bardzo istotny, bo tam cały czas ta punktacja leciała i mogliśmy złapać znicza, a jednocześnie przegrać mecz, no bo albo kto inny mógł złapać znicza, ja wiem o co chodzi, ale punktację po prostu z rzucania kaplem to mogliśmy przegrać mecz. Harry Potter właśnie złapał do piwnicznicza. Sorry, tutaj mówię mniej, ale głośna jest ta muzyka strasznie. I ciężko mi się tutaj przez te dźwięki skupić. Dobra. No widzicie, ale wygrywają podobno bez nas. I żeby tutaj miało to znaczenie, bo i tak tej fungacji, bo ta punktacja nie istnieje. Teraz pytamy tego ślizgona. Dobra. Odznaka dzielnego mitlarza. Trochę nie rozumiem tych odznak, za co je dostajemy tak właściwie. Używanie Felix Felicis jest niedozwolone w oficjalnych zawodach. Rozumiem, że użycie zaklęcia Confundus na McLaggenie byłoby za to w porządku. Nie bój się, nie zdradzę nikomu twojego małego sekretu. Aha, Ron tylko myślał, że dolałem mu eliksiru. Jak widać, sam umie sobie poradzić. No tak. Nie będziesz chciał, żebym go wzięła na przyjęcie do wiastkowi Slughorna. A ty lepiej wybierz, z kim pójdziesz. Co czujesz, gdy widzisz czynny z dymem? Nie musisz mówić, Harry. Widziałam, jak na mnie patrzysz. Hermiono, Ron na pewno... O Rona się nie martw. Sam sobie poradzi. A, jeszcze podstępem. Myślałem, że tutaj będę musiał gdzieś pójść samemu. Nie poradzę, że Hermionie odbiło. Między Love i mną po prostu iskrzy. To nie do powstrzymania. Przypuszczam, że wybierasz się na przyjęcie do Slughorna. Ta. Lepiej już pójdę po Lunę, jest przy hangarze na łodzie. Lunę? Mogłeś wziąć każdą dziewczynę w szkole i idziesz z pomyluną Lovegood? Tak. Moron! Baw się dobrze. No dobra. Także Harry się tutaj przebrał w garnitur i mamy się udać na przyjęcie do Slughorna. Ale na przyjęcie do Slughorna wybierzemy się już w kolejnym odcinku. A już teraz zobacz mój longplay z Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego.